Cześć, witaj. Cześć, dziewczyny. No tak, oczywiście dzwoni nasza wojna. Ja jedno i drugie bym wyjmał po sobie. Jedno i drugie. Czapka troszeczkę na bokie. Dusza. Na długo jesteście? Przyjechaliście? Ja na stałe mieszkam w Percie. Przyjechałem. Teściowa zmarła, nie? I trzeba było. Żona była, pochowała ją. Ja przyjechałem, muszę znaleźć kogoś, żeby tam zamieszkał. Gdzie się kończy? Wszystko jest póki umoszone. Syn był? Bo wziął urlop bezpłatny ze szkoły, żeby się nie stresować. Także rok czasu nie pracował. Pojechał teraz do szkoły, pracuje już, nie? Wszystkie restrykcje znieśli na mnie, ale co bałaganu narobili, to narobili nam. Co zrobić? I dom. Kocham moją idę. Gdziekolwiek konia posiadam, leży kraina ta. No jeszcze do tej pory są tam, także budynki jeszcze spadają, które są połamane, ale no jakoś dadzą sobie radę, dają sobie radę. Szkoda ludzi, którzy zginęli tam. I ten swój has w swoim duchu, gdy masz kwiatę, duszy rok, jeszcze. To jak Piotra. Yeah.
witaj. Kręcić dalej. Hej, a później idziemy coś zjeść sobie może? Gdzie ten Piotr? Jego stojak tutaj stoi. Cześć. Znowu w Bydgoszczy. No właśnie. Tradycja za Bydgoszczy. Witam cię, cześć. Ja mówię, to Bydgoszcz to stało się tradycją. Witaj, cześć. Słuchaj, weź na Syrię. Dobrze. Dziękuję. No tam na konto można ten do tej fundacji. Ale ty już tam wiesz, co z tym zrobić, tak. Nie? Jesteś sam z Warszawy? Tak. Czy Sławek będzie Wilczyński? Chyba nie. Myślisz, że nie? Nie wiem, czy w ogóle będą od tego. Nic nie mówię, bo ja tam zaczęłam oglądać jego żywca wczorajszego. Tak zawsze jest jakoś spóźniony mi się pokazuje ten jego żywiec. I nie wiem, czy on może by nie mówił nawet, czy będzie, czy nie będzie, ale fajnie nadaje. Sławek tak pięknie nadaje, że naprawdę. No już profesjonalnie, bardziej profesjonalnie. Aż ja jestem zdziwiona, że taki był cicho, wiesz, cichutki, nie? Jest stonowany, ale pięknie, elegancko, pięknie. Ale ja widzę, że tych takich, wiesz, tych ściegowych mediów tutaj to w ogóle Słuchaj, czym ty przyjechałeś? Ja z Piotrem właśnie wziąłem jego stojak i on jeszcze nie doszedł. Jest kilka rzeczy do zabrania, ale kilka, nie wiem. Ja mam część w samochodzie, ale ktoś tam podszedł, się zapytał, gdzie zanieść i tak dalej. Najprościej by było, żeby po wszystkim, żebyście sobie w nawigację zbili Multikino Bydgoszcz. To jest bardzo blisko, tak? To jest bardzo blisko stąd. I tam byśmy się spotkali, ja myślę, to co jest przekazane. Następna sprawa. Dałeś nam namiar do gościa na tą fundację. Tak. Na razie nie zawracałem mu głowy. Tak uzgodniliśmy na zebraniu u siebie. Z tego względu, że ruchy są niewielkie. Tak. Więc nie ma potrzeby zawracania gdzieś komuś głowy. Bo gdyby się działo nie wiadomo co, no to wtedy wiadomo. Ale póki co na razie nic nie robiliśmy, czekaliśmy, aż się spotkamy. Na Multikinie będziemy się widzieć, to wtedy porozmawiamy. Multikino. I ja tam dużo tego nie mam, no ale co się dało, to się dało. A jak jest to przy okazji. Zobaczymy, kto tam jeszcze jedzie do Warszawy, może to tam, bo Piotr ma bardzo dużo rzeczy. Jak nie, to zostanie. Ja mam gdzie z magazynu. A w razie, jak będzie tego wszystkiego dużo, to tak jak powiedziałem, ja zorganizuję. Tak? To umówimy się. Spokojnie. Dzięki. Co mieszkać nam przyszło, kraterze wulkanu na To jest Piotra. Ja też już piszę. Pan Nabil zdołał winę. Kamraka, Nabil to wszędzie. A w którym roku pan poznał Albina Siwaka? 83.
Jeden, dwa. To w tym czasie? Tak. Już kto kurde czas? No w Libii, bo to było w Libii, bo on był w Libii w ambasadzie, a ja pracowałem tam. Ja byłem zastępcą dyrektora z Romexu. Aha. W Libii. Czasem czymś się pochwali. No bo kiedyś przy grobie, gdzieś tam coś To 9 miesięcznicy. No. Teraz my dopiero zaczynamy czytać. To znaczy ja przeczytałam wszystko, przeczytałam. Ale ja mówię, myśmy mieli jako jaki obraz? Beton, twardogłowy. Dzień dobry. Witam. Mirka nie będzie? Co? Mirka nie będzie? A, nie wiem, ale zdaje się, że go tam... Ten może jest. Ważne, że jesteśmy, nie? Może już jest. Powiem tak, jak ja przeczytałam, YouTube mi wyświetlił, że umarł wielki polski patriota Alwin Siwak. Ja takie oczy myślę, że to jakiś dwóch Siwaków jest? Przecież to niemożliwe, żeby to był ten. Jeden. I ja zaczęłam szukać w internecie, myślę, matko, jakie kłamstwo może być wszechobecne, potężne i jak... W jaki humor krążył w tych czasach, w 80 roku o Siwaku, bo studiowałam wtedy w Lublinie. Jaki jest najlepszy środek antykoncepcyjny? Powiesić sobie nad łóżkiem kartkę z napisem: ty możesz spłodzić Albina Siwaka. Takie perfidne kawały. I ja to zapamiętałam do dzisiaj. Ja tego nigdzie nie myślałam, tylko mi się przypomniało wtedy. Siwak, to tam, przecież tak o nim mówiono. To chyba te partyjniaki tak. Ten Bratkowski, Grzyd Bratkowski. Nie był szerzej znany, ja ci powiem. Ja go znałam, bo ja tam na Bliskim Wschodzie byłam, więc ja go znałam osobiście. Znaczy nie osobiście, że to był mój kolega. Bo nie dali mu, dlatego nawet jak on był w Libii, chciał na urlop przyjechać, nie dali mu na urlop przyjechać. Nie chcieli go puścić, żeby tam nie pomieszał. Zamach na niego tym koktajlem Mołotowa. I tam któryś z tych swoich książek tam to usypał. No trzeba by... Nie tak. Był znany, ale był oczerniany w telewizji. Dosyć często. Z jednej strony tym nawet oczernianie, no to nie miało żadnego znaczenia. No bo coś, co jest, że pana X czy Y oczernia się. Jak nie, wiesz, tak nie kojarzysz, to być może jakiś tam beton partyjny. Też ten taki był. Ale u jego książki to się czyta jednym tchem. On pisze tak, jakby to mówił. Tam nie rozkłada takie patriota, wielkiej klasy patriota. Ale też był jakąś taką wyjątkową postacią, że Bóg mu stawiał na drodze takich ciekawych ludzi, z których on potrafił wydobyć wiedzę i potem to pamiętał. No nie każdy ma taką w życiu możliwość, żeby z takimi ludźmi mieć do czynienia. Bywa, że do prawdy... No teraz w kwietniu, 5 kwietnia będzie... Czwarta rocznica. No. My obchodzimy miesięcznicę. Co miesiąc jesteśmy 5 w Rembertowie na jego grobie, a teraz będzie już rocznica. Czyli jak ja odkryłam prawdę o Siwaku, to on już nie żył. To on już nie żył akurat. Pisało, że wie. Bo mamy kamrata, który jest w Belgii. Witamy. Cześć. Dzisiejsza manifestacja ma charakter pokojowy. Idziemy tam. Osoby prowokujące oraz osoby z mikrofonu będą wyprowadzane. Mile widziane są flagi narodowe, flagi stowarzyszeniowe i kamrackie. Zamanifestujmy naszą polskość. Parkowali trochę dalej. Witajcie, zaczynamy! Wszystko, tylko do tego parkingu. A no właśnie, byliśmy już blisko, a wprowadzili nas tam dalej. Ale jest płatne, a co to, kurczę? Tak. Wiesz, pociągiem spokojnie się.
jeszcze idę, by nie kosztowała. Czołem, kamraci! Przygotowałem krótkie apele. Podzieliłem je na parę kategorii. Pierwszą kategorią to apel do świadomych Polaków, ale tutaj nieobecnych, bo są leniwi, bo są tchórzliwi, bo wolą siedzieć na kanapie. Witam. I pisz są snijać. No już się widzimy. No właśnie. Mój przekaz do nich jest taki. Co powiesz swojemu synowi, swojej żonie, gdy dojdzie tutaj do działań wojennych? Co powiesz, jeśli nawet nie dojdzie do tych działań, a jesteście świadomi, o agendzie 2030 będziecie jeść robale? Co powiesz swojej żonie? Że byłem tchórz? Że byłem leń? Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ogólnym rozrachunku tylko to się liczy. Drugą kategorią to są Polacy nieświadomi. Polacy, rodacy, samodzielność informacyjna. Nie patrzcie w telewizory, nie patrzcie w kanały głównego nurtu. Szukajcie informacji w miarę czytelnych na własną rękę. Będziecie błądzić, ale mniej więcej po jakimś czasie będziecie dochodzili do prawdy. Jest dużo możliwości w internecie, żeby docierać do różnych informacji. I uwaga dla wrogów. W rozmowach kuluarowych z ludźmi ludzie zaczynają się powoli budzić. Wiedzą, że coś tutaj nie pasuje. I nic po waszej propagandzie. Ludzie widzą i czują, że coś jest źle. Następną kategorią to emigranci z Ukrainy, ale ci nie banderowcy. Wymieszanie etniczne, które nam zafundowano, będzie niekorzystne i dla was, i dla nas. Prędzej czy później dojdzie do jakichś konfliktów między nami. Będziemy się między sobą zażynać, a będzie korzystał ktoś trzeci, kto to się domyślcie. Szukać informacji na temat Zeleńskiego przykładowo. Kto go wykreował, jak został w końcu tym prezydentem. Emigracja zarobkowa z Ukrainy była już przed konfliktem z Rosją. No i tak zastanówcie się, kto doprowadził do tego, że żyliście w biedzie. Czy wschód, czy zachód, czy południe, czy północ. Apel do Ukraińców neobanderowskich. Ja jako gospodarz tej ziemi nie życzę sobie waszej obecności. Apel do policjantów. Policjanci, nie zostawiajcie w razie próby nasz naród na pastwę losu i nie wykonujcie rozkazy pachołków systemu. I na koniec taka mała prywata. Przedwczoraj mały Wilczek uratował życie swojej mamy. Nie miał łatwo. Brawo dla niego! Brawo! Dziękuję za uwagę. Oddaję głos Jędrzejowi. Naszego kamrata, majora, doktora.
Kamratki, kamraci, do hymnu! Miała taka być, bo dzisiejsze wydarzenie między innymi z tym się wiąże. Przyszłość naszego narodu, nasze dzieci. One potrafią pięknie dać przykład, jak kochają swoją ojczyznę. Kamratki, kamraci, rodacy, Polki i Polacy, czołem! Czołem! Słabo. Najpierw kamratki, czołem! Czołem! No panowie, kamraci, czołem! Czołem! A teraz razem, rodacy, czołem! Czołem! Usłyszeli nas wszyscy ci, którzy chcieli nam to dzisiejsze zgromadzenie utrudnić. Kilka osób z kilku miejsc chciała to zrobić. Nie udało się, plany swoje zmieniliśmy. My się nie poddamy, my sobie damy radę. Tę niekorzystną sytuację my przykujemy w nasze zwycięstwo, wrócimy to w nasz sukces. Korzystając z wolności, no właśnie, bo to o wolność słowa się rozbiło, bo niby ją mamy, ale jest inny artykuł konstrukcji, który mówi, że w sumie ją mamy, ale jest jakaś granica i zaczęło się dziwaczne tłumaczenie, nieważne. Mamy tę wolność słowa i nie oddamy. I korzystając z tej wolności słowa, no i mając nadzieję, że za swobodę wyrażania swoich poglądów, oczywiście niesłusznie, bez powodu, bezpodstawnie, nie będziemy oskarżani, oczerniani, wzywani na komisariaty, ciągani po sądach czy przetrzymywani w aresztach. Mając taką nadzieję, jesteśmy dzisiaj tutaj, na tym zgromadzeniu, na wieczu kamrackim, pokojowym, w charakterze obronnym wiecu, żeby przedstawić nasze polskie, patriotyczne, narodowe, polskie, kamrackie stanowisko w sprawie wydarzeń aktualnych, dla nas najważniejszych. Sprawy są to pilne, wręcz palące. Dotyczą tak naprawdę kwestii przetrwania naszego narodu. Chodzi tutaj o tracenie statusu gospodarza w naszym kraju, Polaków w Polsce, no i obecność NATO w Polsce, no i ryzyko jeszcze większego niż teraz wciągnięcie nas w tą nie naszą wojnę w obcych interesach. Zgodnie z myślą Romana Dmowskiego, no skoro jesteśmy Polakami, no to obowiązki mamy tylko polskie. A jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym obowiązkiem naszym,
jest obroną naszego narodu, obroną naszej ojczyzny. Dlatego tu jesteśmy, w obronie naszej własności, w obronie naszych polskich wartości, w obronie naszych majątków, naszej ziemi, złóż, ale przede wszystkim naszego zdrowia, naszego życia, w obronie interesu naszego narodu. My, rodacy kamraci, za wszelką cenę, ile tylko mamy sił, będziemy starali się robić wszystko, żeby ta obrona nie była prowadzona w sposób już ostateczny, skrajny, siłowy. Zależy na tym, żeby tę obronę prowadzić tak jak dzisiaj, tak jak dzisiejszy wiec. Pokojowo, dyplomatycznie, ale skutecznie, czyli odważnie i zdecydowanie, ze zdrowym rozsądkiem. My, rodacy kamraci, taki sobie cel w życiu obraliśmy, takie sobie na barki ciężkie zobowiązanie wzięliśmy, że będziemy realizowali polski interes narodowy. Interes nas, Polaków, tutaj, u siebie. Dążymy do tego, żeby polski naród był u siebie narodem wolnym, bogatym, silnym, ale przede wszystkim narodem zdrowym. Tak, to wszystko da się zrobić. Tylko jest jeden warunek. Musimy doprowadzić do sytuacji, że to właśnie Polak będzie w Polsce gospodarzem. Nikt inny. Tutaj Polak gospodarzem. My nie chcemy być gospodarzem gdzieś indziej, ale nie pozwolimy, żeby nami gospodarzyli obcy. Jeśli chodzi o datę, tak, zgadza się, ona nie jest przypadkowa. Jesteśmy tutaj dzisiaj w przeddzień 24. rocznicy wepchnięcia Polaków do NATO, a raczej wejścia NATO do Polski. Tak naprawdę to wydarzenie z 12 marca 1999 roku, pośrednio, ale było to najważniejsze wydarzenie, przyczyniło się do tego, co mamy dzisiaj za naszą wschodnią granicą. Do wojny na Ukrainie. Gdyby Polska, ale też oczywiście kraje Grupy Wyszehradzkiej, Bałtyckie, wtedy nie weszły, mieliby trudniej. Ale zrobili to przy naszej wierności. Dzięki temu, że tutaj mogli zacząć w tym rejonie Europy dominować i militarnie, i gospodarczo, mogli doprowadzić oni, czyli przede wszystkim Szapki Bertole, doprowadzić do takiej sytuacji geopolitycznej, tak się wzmocnić, że mogli sobie z Polski zrobić przyczółek i rozpętać wojnę na Ukrainie w ich interesach już tak naprawdę od kwietnia, maja roku 2014, w innej formie, ostrzejszej od lutego tamtego roku. Szapowi i Bertolom potrzebne było poszerzenie NATO. Jak zwykle to oni, do zdobycia nowych kolejnych rynków zbytu i powiększenia oczywiście anglosaskich korporacji, ich dominacji na tym terenie. Tak, bo my jesteśmy tylko i wyłącznie dla nich terenem, przejścia, terytorium, obszarem, a my nieznaczącą ludnością, którą wykorzystują. My jesteśmy dla nich tylko przestrzenią. Przestrzenią między morzami. Między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. To przeklęte Trójmorze będzie gwoździem do trumny naszego narodu. Bo poza zwierzchnictwem w Brukseli będziemy mieli nowego zwierzchnika, zarządcę Trójmorza. A my jako Polska, my jako Polacy będziemy. Ale my jako Polska nie będziemy jako państwo Polska, tylko będziemy nowym tworem państwowym. To będzie Ukropolin. A Ukropolin to dla nas tak naprawdę zmarginalizowanie nas Polaków do kategorii trzeciej. Będziemy rozbitą społecznością, pozbawioną decyzyjności, własności i wielu naszych wolności. Do tego doprowadzić nie możemy.
Doskonale wiemy, że tym wszystkim stoją ci tam na wiejskiej, tych 460 i tych 100 później, co podpisują i potem ten jeden, co wszystko pisze. A imigranci, którzy tu przybyli, do ostatniej kropelki będą bezwzględnie, bez skrępowania wszystko wykorzystywać. Nie możemy dopuścić do tego, że obudzimy się nagle w kraju, w którym to kadrę akademicką na uczelniach wyższych będą stanowić przedstawiciele obcego społeczeństwa, obcej społeczności, gdzie okaże się, że w szkołach od najmłodszych lat nasze dzieci będą się uczyły nowej historii, tej ich historii, z ich bohaterami. Nie możemy dopuścić do tego, że w zakładach pracy to przedstawiciele obcej społeczności, którzy dzisiaj na razie mają rolę imigrantów, ale przejmą rolę gospodarza, będą naszymi brygadzistami, naszymi kierownikami, dyrektorami. Dojdzie do tego przy naszej wierności, że to od nich będziemy wynajmować mieszkania. Dojdzie do tego, że poczują się na tyle mocno, stwierdzą, że na tyle mamy dużo stanowisk w urzędach, w instytucjach, w organach państwowych i całej masie społeczeństwa, że stwierdzą, że już warto wprowadzić drugi język urzędowy. I ty, Polaku, pójdziesz do urzędu, trafisz na języka, na urzędnika ukraińskojęzycznego i on zgodnie z prawem obsłuży cię w języku urzędowym, czyli w ukraińskim. Ty, Polaku, będziesz upodlony, nie załatwisz w urzędzie nic, bo nie znasz języka urzędnika. Ale co najgorsze i ostateczne, dojdzie do tego, że wprowadzą prawo do decydowania o nazewnictwie w przestrzeni publicznej. Oby tak nie było, musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Żeby w Polsce były ulice Bandery, pomniki Szuchewycza, skwery Chłodkiewskiego i mosty ku pamięci UPA. Jeżeli nie zrobimy nic, tak jak cała reszta naszego społeczeństwa śpi i boi się wyjść ze strefy komfortu, to do tego dojdzie. I tutaj apel do tych świadomych, którzy twierdzą, że oni wiedzą, oni rozumieją i oni nas wspierają, bo klikną kciuka w internecie czy napiszą chwalebny komentarz. Na nic nam wasza świadomość, kiedy nie macie odwagi. Przez was jesteśmy hamowani i przez nas i my, i wy będziemy w tym kraju nikim. Do tego dopuścić nie możemy. A to nam zagwarantuje ta obrona Polak w Polsce gospodarzem. Tylko tyle i aż tyle. Teraz przejdziemy do części najważniejszej. Do przemów. Zaraz wystąpią przed wami, drogi kamraci, drodzy kamraci, nasi wspaniali kamraci, którym tej odwagi nie brakuje. I nawet nie znając treści ich przemów, mogę wam obiecać tylko tyle, że z ich ust, jakokolwiek by to nie była, nawet najgorsza, najokrutniejsza, padnie tylko prawda. Tak, bo my jesteśmy prawdziwi i za to nas nienawidzą. Przyjacielu, Nabilu, zapraszam. Nasz przyjaciel Syryjczyk, Polak w jednym. Dzień dobry, kochani. Stęskniłem się trochę za wami. Kilka dni myśmy się nie widzieli. Słuchajcie, dalej będziemy musieli walczyć. Ja cały czas mówię, że jeżeli my nie wywalczymy tą Polskę naszą, żeby ją odzyskać, to nasze dzieci niestety nie będą miały o co walczyć. Taka jest prawda. I dlatego my musimy naprawdę bardzo mocno przejść do przodu i to wszyscy razem.
Nie możemy patrzeć na jakieś tam drobne różnice między nami. Jest wiele naszych organizacji, które idą w tym samym kierunku. Musimy być razem. Idziemy do tego samego celu, żeby odzyskać polskie, odzyskać zasoby naturalne, nasze polskie, narodowe, a nie rządowe, o czym ktoś tam mówił. Idziemy różnymi drogami, różnymi ścieżkami, ale w tym samym kierunku. Jeden idzie na wózku inwalidzkim, drugi idzie na hulajnodze, trzeci idzie na rowerze. I powinniśmy sobie pomóc. Jeżeli ktoś idzie na wózku inwalidzkim, powinniśmy pójść jego krokiem, popchnąć go razem, żeby dojść do celu razem. Musimy razem walczyć o tą naszą Polskę. Naprawdę dosyć patrzenia na jakieś drobne różnice między nami. Bo wtedy nasi wrogowie tylko się śmieją i zacierają ręce. Nasza walka naprawdę trwa od jakiegoś czasu. Są plany destrukcji nie tylko Polski, całego świata. To, co się dzieje w Syrii od 11 roku, od 15 marca, za kilka dni będzie rocznica. Syria walczy o cały świat w tej chwili. Syria walczy między innymi też o Polskę, żeby w Polsce nie powtórzyła się ta sama sytuacja, którą neokolonialiści, nie będę wymieniał ich, którą, do której doprowadzili na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. W tej chwili naród palestyński jest tak gnębiony przez tych, którzy udają Semitów, a oni są właśnie największymi antysemitami na świecie. Bo oni właśnie zakładali największe getta, getto w Gazie, który ma 2 miliony, ponad 2 miliony mieszkańców. I oni tam ten plan, właściwie który tam trwa, próbują, próbowali i będą dalej próbować wykonać w Polsce. Częściowo już na Ukrainie, już osiedlili się przecież w rządzie ukraińskim, łącznie z prezydentem i z premierem i 10 jeszcze innymi ministrami. Wszyscy mają izraelskie obywatelstwa, paszporty. I oni pragną stworzyć właśnie na terenie zachodniej Ukrainy, czy tam całej Ukrainy, wschodniej Polski. Jest taki plan od samego początku, żeby tam stworzyć jakąś, nie wiem, no nie będę mówił, bo wstydzę się powiedzieć, powtórzyć to słowo Polin, czy tam jak. To jest Polska. To jest Polska. Nigdy Polin! Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska. A nie Polin, tu jest Polska, a nie Polin. 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 I przy okazji chciałem powiedzieć o tym może antysemityzmie, czy tam jak kiedyś na sprawie sądowej, nie będę mówił, bo byłem mężem zaufania na tej sprawie, nie można po prostu powiedzieć jakoś, ale jakiś policjant zeznawał przeciwko takiemu jednemu naszemu koledze. Powiedział młodemu koledze i powiedział, że on jest antysemitą. A sędzia pyta, no i dlaczego? A bo on nosi czapkę, na której jest, nosił czapkę, on ma zdjęcie, on pokazał zdjęcie tego chłopaka, czapkę z napisem tu jest Polska, a nie Polin. Także teraz będziemy wszyscy oskarżeni o antysemityzm, ale jeżeli ktoś was oskarży o antysemityzm, to przyślijcie go do mnie i niech mi udowodni, że on jest semitą, bo nie ma żadnego semity,
w tym rządzie, który rządzi tym tworem sionistycznym tam w Palestynie. Nie ma żadnego Semity. Semitami są Palestyńczycy, którzy są chrześcijanami, muzułmanami i Żydami. To są prawdziwi i ci nawet Żydzi semiccy oponują, oni przeciwko powstaniu tego tworu sionistycznego. Oni palą flagi z tą gwiazdą, czy tam z tymi kreskami niebieskimi, tam Eufrat, Nil podobno, to jest jakiś taki paranoja. Chciałem powiedzieć tak, jeżeli chodzi o historię, bo kiedyś tu już tam niedawno udzieliłem wywiadu PL1 i powiedziałem, przypomniałem o tym, że Jerozolima była budowana 5000 lat przed naszą erą, przed Palestyńczyków, przez tych ludzi, którzy tam mieszkali, przez Aramejczyków, od których pochodzi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który był Aramejczykiem, żadnym Hebrajczykiem, on nawet po hebrajsku nie umiał. Ale ten klan potrafi po prostu przepisywać sobie wszystkiego. Jerozolima była budowana przez Palestyńczyków 5000 lat przed naszą erą. Natomiast Abraham urodził się gdzieś w Babilonie 1900 lat przed naszą erą, czyli 3100 lat po wybudowaniu Jerozolimy. Jerozolima, która istnieje od tamtej pory, istnieje bez przerwy. Jedno z najstarszych miast. Natomiast Żydzi zostali wygnani z Egiptu 1100 lat przed naszą erą. I oni ubzdurali sobie, że oni mają prawo do tamtej ziemi, że oni tam, nie wiem, a są gośćmi tam. Nie będę mówił o historii, natomiast mówię o Polsce w tej chwili, powracaj mi do Polski. Polska jest nasza, Polska jest wolna, póki my jesteśmy wolni, póki my jesteśmy suwerenami, póki my walczymy o tą Polskie odzyskanie naszych zasobów naturalnych, które przewłaszczyli, które oddali, które uważają, że one są ich zasobami, a to są zasoby narodowe polskie. I one są naszą własnością i te zasoby i cała Polska do nas powróci. Na pewno powróci dzięki wam, dzięki wszystkim, którzy czują się i są suwerenami tej Polsce, tej naszej Polsce. Dziękuję bardzo. Tak jest, brawa dla naszego przyjaciela Syryjczyka. Dobra, zapraszamy. I teraz tak, Nabilu, proszę Cię jeszcze nie odchodzić chwilkę. W sprawie zniszczeń Syrii przez szapowską armię, ile lat? 12 lat zniszczeń? 12 lat zniszczeń przez wojnę. Do tego trzęsienie ziemi w Turcji, ale oczywiście ofiary są również w Syrii oraz w regionie tureckim, który tak naprawdę zamieszkany jest w większości przez... No nie oszukujmy się, został niesprawiedliwie odebrany z Syryjczykom. Wiele jest ofiar śmiertelnych. Należy to głośno powiedzieć, bo to mogło umknąć. To się wydarzyło w pierwszej połowie lutego, na początku lutego, tak? To trzęsienie ziemi. Ludzie zaczęli zgłaszać chęć pomocy dla Syryjczyków, bo od Turcji pomagał cały świat. Do Syrii zgłosili się Rosjanie, cały świat arabski. Potem dołączyli troszkę Węgrzy i Serbowie, a tak o Syrii świat zapomniał. Syria została wyklęta. Czym sobie ci ludzie zawinili? Podejrzewam, tak jak i my, mieszkają w zbyt pięknym kraju, pod ich stopami płynie zbyt wiele cennego.
Najgorsze jest to, że ci tamci w Warszawie, ci nieznani sprawcy doprowadzili, że konto bankowe ambasady syryjskiej w Warszawie zostało zlikwidowane i pomoc dla Syryjczyków została zablokowana. To jest skandal międzypaństwowy nad skalą świata. Co robią rządzący Polską, polskojęzyczni, nie Polacy? Dlaczego tak bardzo nienawidzą nas, ale i Syryjczyków? To konto nie zostało zablokowane, czy na jakiś czas nie, zlikwidowane. Bank PKO SA. Zlikwidowane. Na szczęście są tacy ludzie jak Nabil i jego przyjaciele, którzy mają fundację, mają nowe konto bankowe, mają swoje adresy i można do nich się zgłosić. My tutaj w PKR-ze prowadzimy na miarę naszych możliwości zbiórkę darów pomocy dla Syrii. Kamraci z całej Polski, zachęcam was. Nikt poza nami z Polski Syrii nie pomoże. Wszyscy się wypieli na nich. My musimy im pomóc. Możliwości mamy skromne, ale mimo tego im pomożemy. Jeśli chcecie jakieś kontakty, jakieś namiary w tej sprawie, to proszę zgłaszać się do Nabila. Czy chcesz dawać kontakty na tych? No, chciałem powiedzieć, że Syria ma zablokowane konta, w ogóle jest embargo amerykańskie narzucone i niestety wszystkie kraje europejskie też właściwie za tym poszły tym śladem. Natomiast te tereny, na których to trzęsienie ziemi w Turcji powstało, to są tereny syryjskie oddane przez Francuzów w czasie I wojny światowej. Oddali je bezpodstawnie. Oni mieli mandat, Francuzi i Anglicy mieli mandat nad terenami Syrii, Libanu, oczywiście całej dużej Syrii. I oni oddali te tereny Iskandarun, Antiochia, wiadomo, że tam ten kościół prawosławny, tam patriarcha urzęduje w Damaszku w tej chwili oczywiście, ale patriarcha Antiochii to jest syryjski patriarcha. Oddane wszystkie Turcji po to, żeby udobruchać, powiedzmy, Otomanczyków po I wojnie światowej, pomimo ich rzezi na Ormian w 1915 roku, w którym Otomanczycy zabili ponad 1,5 miliona Ormian. Duża część uciekła do Syrii później i została przyjęta bardzo, bardzo serdecznie. Natomiast na terenie Turcji nawet, to znaczy południowej Turcji, czyli tych terenach zabranych przez Turków Syrii, to trzęsienie ziemi powstało mniej więcej i na terenie północnej Syrii obecnej. I tam nawet w Turcji zginęło ponad 3000 Syryjczyków, którzy zostali przewiezieni, powiedzmy, karetkami do Syrii, żeby ich tam pochować. Nie mówiąc oczywiście o ofiarach, które, powiedzmy, poległy w Syrii. Natomiast co się stało? Natychmiast nawet Polska wysłała 150 chyba strażaków natychmiast na drugi dzień do Turcji. Żaden kraj europejski nie wysyłał żadnego samolotu z pomocą do Syrii. Wszystko poleciało do Turcji. Nawet te organizacje międzynarodowe, które chciały pomóc niby Syrii, czy zbierały pieniądze pod pretekstem, że dla Syrii i dla Turcji, to wysłały tą swoją pomoc przez Turcję i ta pomoc została rozkradziona. 3% tej pomocy, która jest przeznaczona dla Syrii, dotarła dopiero do tych ludzi, którzy są na północy, którzy mieszkają na północy Syrii, poszkodowani. Nie będę przedłużył ten temat, ale
Tak, kontakt ze mną, jeżeli pan chodzi o pomoc. Z ambasadą Syrii, tam też w Warszawie. Pomagamy Syrii, zostawimy ich potrzebie. Dziękujemy Nabilu. Teraz głos zabierze osoba, jak każdy występująca wyjątkowa, która znaczną część swojego życia poświęciła najważniejszej części naszego narodu. Edukacji, wychowaniu naszych dzieci, naszej młodzieży. Za swoją działalność nieraz jej się obrywało, ale jej charakter nie pozwala puścić. Sylwio, zapraszam. Czołem, kochani. Jeśli już tutaj mówimy o przyszłości naszego narodu, to tak jak dobrze wiecie, przyszłością naszego narodu są dzieci, dzieci i jeszcze raz dzieci. My tutaj mówimy o wojnie, ale też jest wojna zasiewana w mózgach naszych dzieci. I dzieje się to niestety w placówkach oświatowych. Muszę wam powiedzieć, bo wydaje mi się, że nie wszyscy z was wiecie, wy jako rodzice, że w szkołach, i tutaj podam na konkretnym przykładzie, w szkole podstawowej, w podręczniku do przyrody, dokładnie nazywa się Tajemnice Przyrody, wydaje to Nowa Era. Tam są takie mądre odnośniki na stronach. Jeżeli macie jakiś problem, możecie się do nas zwrócić. Są tam różne fundacje. Przypominam, podręcznik klasy czwartej szkoły podstawowej. Czyli mamy tutaj do czynienia z dziećmi w wieku 9-10 lat. I wy jako rodzice nie zdajecie sobie w ogóle z tego sprawy, co tam się dzieje. To wygląda bardzo niepozornie. Jest podany odnośnik. Dzieci, wiadomo, świetnie serwują po internecie. Wchodzi, szukając pomocy, na daną stronę. Jest podany numer telefonu 116-111. Odnośniki są do stron między innymi takich jak sexed.pl. Powtórzę, sexed, pisane razem, .pl. Wejdźcie, szanowni rodzice, to dowiecie się tam takich rzeczy, których nawet my jako dorośli nie wiemy. Bardzo obrzydliwych, seksualnie źle kształtujących nasze pociechy. Po prostu aż nie można tego oglądać. Nasz system cyfryzacji, rzekomo tak bardzo dobrze rozpowszechniony, tak jak chcą, to zawsze nas znajdą i wszystko zrobią. Natomiast naszym kochanym pociechom, nawet na tych stronach, nie trzeba wciskać mam ukończone 18 lat. Na wielu stronach muszą wcisnąć, że mają. To i tak jest blef, wszyscy o tym wiemy, tak? Bo wciśnie to nawet 5- i 6-latek. Natomiast na tych stronach, wejdźcie sobie, bardzo was proszę. Linki otwierają się samoistnie. Możecie sobie też wejść na stronę Nauczycieli dla Wolności. Też jest strona na YouTube. Nauczyciele dla Wolności. Oni też mają obszerne materiały na ten temat. To jest przerażające, wielu z was ma dzieci. Na tych stronach jest krok po kroku tłumaczone, to jest otępianie naszych dzieci. Nawet jest tam zakładka wiedza. I w tej zakładce wiedza są mity. Mity dotyczące naszego życia, małżeństwa, że mitem jest miłość dwojga osób, współżycie tylko z dwojgiem osób. Jest dokładnie wytłumaczone. Nie będę tutaj skrótów rozwijać, wejdźcie, zobaczcie, ale to, co tam zobaczycie, otworzy wam może oczy na szersze tematy. Ja tutaj nie będę już przedłużać, powiem tylko coś, co mi też leży na sercu jako rodzicowi, nie tylko jako nauczycielowi, ale zajmijcie się własnymi dziećmi. Proszę was bardzo o to. Miejcie trochę większy wgląd w to, ja wiem, cieszy to wielu rodziców, a ja mam spokój, moje dziecko jest przed komputerem, przed telefonem pół dnia, a może nawet i pół nocy, bo siedzą też w nocy, tak? Rodzic już śpi, a uczeń sobie siedzi, tak? Pod kołdrą i tak dalej i świetnie serwuje po internecie, wszystko tam jest.
Dzieci są coraz bardziej nerwowe, a ta ich edukacja seksualna to już przechodzi ludzkie pojęcie. Już nie ma tematów tabu. Wszystko jest takie obrzydliwe. To bardzo niszczy nasze dzieci, niszczy ich od środka. To człowieczeństwo jest im odbierane już od przedszkola. Błagam was. Miejcie wgląd na to, co przeglądają wasze dzieci. Nie są aż tak sprytne, zwłaszcza te małe, żeby nawet jak usuną historię, przeglądarkę, żeby tatuś czy mamusia nie sprawdzili, co się dzieje. Zresztą nie pozwalajcie im tak długo siedzieć. Bardzo was proszę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Brawo, Sylwia! Brawo! Takich nauczycieli więcej w naszej ojczyźnie. To nasze pociechy, które oddajemy do szkoły, bylibyśmy o wiele bardziej spokojni. Następny przemawiający, kolejna wyjątkowa postać. Irku z Lechosława, zapraszamy. No niestety mamy małe problemy. W takim razie poprosimy następną osobę. Zapraszamy Polę z Polskiej Narodowej Rady Kamerackiej. Poczekamy chwilkę, Pola zaraz do nas przyjdzie. Mam siedzenia jeszcze, mam walizki. Jakie macie marzenia? Jakie macie pragnienia? Jakie macie plany? Wybudowanie swojego własnego domu, założenie rodziny, wychowanie dzieci. Każdy z nas ma jakieś głęboko schowane własne plany, ale też takie bardzo oczywiste. Polacy, jeśli chcecie zrealizowania tych planów, musicie żyć. Niech podniesie rękę każdy z was, kto chce iść na wolno. Chcesz umierać? Może ty chcesz umierać? Ja też nie. Wojna niesie tylko śmierć dla takich ludzi jak my, a zysk dla tych, co na tę wojnę nigdy nie pójdą. Ci ludzie będą tylko liczyć swoje szekle i dodawać sztabki złota, a my będziemy ginąć. Taka jest prawda. Kiedy dawno temu król szedł na wojnę, zawsze szedł na czele swoich wojsk, bo wiedział, czym jest honor. Obecnie ci, którzy wołują wojny, ani honoru, ani krwi nie, ceny krwi nie znają. Nikt z nas nie chce umierać. No niestety, zobaczymy, jaka będzie przyszłość, ponieważ tak jak było kiedyś, w 1939, kiedy zdradzieckie władze Polski uciekły przez Zaleszczyki, tak może być i teraz. Nikt nam nie pomoże, a pakty międzynarodowe są mniej warte niż papier toaletowy. Taka jest prawda. Nasze życie jest najcenniejsze i dlatego o nie powinniśmy dbać i cenić ponad wszystko, a jeszcze bardziej cenić życie naszych dzieci. Tak. Chciałam coś jeszcze... No właśnie. Spotykamy się teraz tutaj. Niedawno słyszeliśmy podszepty Szaptana, który doprowadził do tego, że polityka Polski niestety nie jest neutralna wobec cudzej wojny. Wobec cudzej wojny, powtarzam. To wszystko sprawia, że nasza Polska jest niestety w bardzo niebezpiecznej sytuacji. I
co my możemy zrobić, co może zrobić każdy z nas. Pięknie, że tutaj wszyscy jesteśmy, bo pokazujemy, że nie chcemy tej wojny. A co na przykład zrobiła pani Agata Duda jako żona i matka? Czy pani Agato, czy pani w ogóle coś zadziałała, żeby nasza polska bezcenna krew nie była przelewana na próżno, jak zwykle, jak w każdej wojnie? Wojna po wojnie ciągle giniemy. Co pani zrobiła, żeby ten konflikt nie rozlał się również na terytorium Polski? Albo inaczej zapytam, który samolot zabierze panią w bezpieczne miejsce, kiedy my będziemy ginąć? Kiedy będą ginąć nasze dzieci? Pani Morawiecka, gdzie będą pani dzieci? Tak jest. Będą bawić się w którym bezpiecznym klubie? W Tel Awiwie może? Może w Paryżu? Może w Waszyngtonie? A nasze dzieci? Co będzie z nimi? Brawo! Żony i matki polityków, tych wszystkich, którzy to wszystko z nam stworzyli, którzy tworzą nam teraźniejszość, będziecie tak samo winne, jeśli doprowadzą wasi mężowie do tego konfliktu. Jeśli nie zrobicie nic, żeby to szaleństwo powstrzymać. Pokój tak, wojna nie. Pokój tak! Jędrzej! Wojna nie! Pokój tak! Pokój tak! Wojna nie! Pokój tak! Wojna nie! No to jak tak dobrze się rozgraliście, to krzykniemy coś innego, ale trzy razy głośniej. Żadnej wojny z Polakami! 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 No i żeby była całość. Obce wojska! Precz do siebie! Obce wojska! Nie ma naszej zgody, żeby za ich interesy przelewali naszą krew. Teraz głos zabierze osoba, nie muszę jej przedstawiać. Chodź mi się. Czołem wielkiej narodowej Polsce. Mam na imię Michał, jestem prezesem bydgoskiego Kamractwa Rodaków. Mam zaszczyt również być członkiem Polskiej Narodowej Rady Kamratów i jednym z ponad 200 tysięcy głosów Polaków, którzy wiedzą, co się dzieje w naszym kraju. Tych 200 tysięcy Polaków, ponad 200 tysięcy, jest regularnie obrażanych mianem proputinowskich faszystów. Otóż, słuchajcie, my ani nie proputinowscy, ani nie faszyści. My propolscy patrioci. Chlapiąc pyskiem czy piórem, łatwo jest za jednym zamachem obrazić ponad 200 tysięcy Polaków. Ot taki wasz charyzmat. Jesteśmy stowarzyszeniem blisko 3 lata, i pokażcie mi chociaż jeden punkt, kiedy byliśmy proputinowscy. Teraz odnosząc się do zakazu marszu podpisanego przez prezydenta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, który w swoim zakazie podał między innymi cytat, że na naszych imprezach, dokładnie jeden do jednego,
były takie hasła jak nasza Polska bez banderowców. Więc idąc tokiem rozumowania naszych przeciwników politycznych, od dzisiaj powinniśmy was nazywać probanderowskimi faszystami. Powinniśmy, ale nie będziemy się zniżać do waszego poziomu. Także kamraci, proszę was o pięciokrotny okrzyk, tu jest Polska, a ja dopowiem coś. Polska. A nie 51 stan szachu. Tu jest Polska. A nie Republika Sowiecka. Tu jest Polska. A nie Ukropoli. Tu jest Polska. A nie tania montownia dla Niemiec. Tu jest Polska. Tyle jeśli chodzi o decyzję. Teraz przejdźmy do poważniejszych rzeczy. Na coś trzeba umrzeć. Usłyszeli rodzice dziecka umierającego na nowotwór żołądka. Kto potrafi zachować się w taki sposób? Ano decydenci, arbitrzy, ludzie bez skrupułów, nie szanujący życia ani istnienia drugiego człowieka. Tacy oto decydenci mają władzę, pieczątki, nieograniczoną ilość środków finansowych, ale to im mało, ponieważ w ich chorych głowach urodziła się chęć bycia panami świata. Ci oto decydenci kładą łapę na nasze ciężko zarobione własności, na naszą wolność i na nasze życie, zasłaniając się hasłem pełnym hipokryzji: to wszystko dla waszego dobra. Z każdej strony jesteśmy bombardowani irracjonalnymi treściami, a to o jedzeniu robali, a to o 15-minutowych miastach, a to o jakichś agendach, ładach, gdzie każdy z nas, każdy logicznie myślący człowiek widzi próbę wkomponowania nas w ramy niewolnika, posłusznego niewolnika spalonym na przetrwanie. Kochani, gdzie my żyjemy? W jakim scenariuszu my uczestniczymy, gdzie dla naszego dobra próbują nam zmienić barwy narodowe i dla naszego dobra wprowadzają krok po kroku retorykę wojenną. Krok po kroku wprowadzacie nas w nie naszą wojnę. To nie nasza wojna! 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 Tak, i puszczacie scenariusz, gdzie krok po kroku wypełniacie akty. Ale miejcie świadomość, że jest jeszcze taki akt jak akt ostateczny. Akt zemsty. My jesteśmy dzisiaj tutaj, przemawiamy, wiecujemy, drzemy mordy, a wy się z nas szyderczo śmiejecie. Ale miejcie, weźcie to pod uwagę, że będziemy się bronić. Nie ukryjecie się. Jeśli doprowadzicie do konfliktu z udziałem Polski, to wy pójdziecie przed nami. Będziemy was pchać, dźgając bagnetami wasze tłuste dupy. Jesteśmy w stanie was poświęcić bez mrugnięcia okiem, tak jak wy jesteście w stanie poświęcić nas. Miejcie tego świadomość, będziemy się bronić. Śmierć wrogą Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Dziękuję. Tak, żeby dobitnie wszystkim narysować sytuację, do jakiej tragedii może dojść, a na kim nam najbardziej zależy. Jeśli dojdzie u nas do sytuacji, że my będziemy w tę wojnę wciągnięci jeszcze bardziej niż teraz jesteśmy wciągnięci, to ci, na którym nam najbardziej zależy, nasze przyszłe pokolenie, nasze dzieci, przeżyją piekło, o ile w ogóle je przeżyją.
Nasze dzieci nie zasłużyły na to, żeby taki los ich spotkał. Chłopiec z miasta, co szedł przez rynek i niespodzianie runął na wznak. A w sadzie, która zrywała jabłka, a do koszyka granat jej wpadł. Ta, która właśnie biegła do domu, kiedy przysypał ją ścianie wóz. Ten mały, który przeszyty kulą, zawołać mam, nie zdążył. Oni wszyscy, słomki, pączki, kwiaty, listki, poprzez rzekę ognia płyną, i że wojny toną giną, oszalały w strasznym świecie, przerażone płaczą dzieci. Harcerz, który na barykadzie upychał worki pod gradem kul, i ten w bandażu, co noszę dźwigał, przezwyciężając swój własny ból. Ta złotowłosa sanitariuszka, po której wszelki zaginął ślad. Ten zuch, co naftą tanki podpalał i nagle zjęty na ziemię padł. Oni wszyscy niezliczeni, barwne kwiaty polskiej ziemi, niedojrzałych kłosów krocie, zastrzelonych tak w locie, walczą wśród zamieci, bohaterskie polskie dzieci. Bohaterskie polskie dzieci. I dzieci wrześni zburzonych domów i z posiekanych kulami dróg, i te z obozów za mężczyznę, które na zawsze zmienić chciał wróg. Młodzi powstańcy z gorączką w oczach, którzy wierzyli w zwycięstwa cud, i ciebie zbiega, które pan kocha, wieczystą cień za sobą wiąż. Oni wszyscy życiem swoim okupili czas spokoju, ich męczeństwa gorzka pamięć w ludzkich sercach pozostaje, nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała wojnie dzieciom, cześć i chwała polskim. Męczeństwa gorzka pamięć nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała polskim dzieciom. Chyba nie chcemy, żeby taki los spotkał nasze polskie dzieci. To jest nasz obowiązek, żeby tego nie doprowadzić. Teraz przyszedł czas, żeby kilka słów powiedział nasz ekspert od spraw technicznych. Więcej mówił, że nie potrzebuje wstępu, resztę zrobi sam. Zapraszam. No to jak mam się wypowiadać jako ekspert do spraw technicznych, to bardzo wam wszystkim dziękuję technicznie za to, że tu jesteście. Kochani, zanim ja się wypowiem, to pozwólcie, że wypowie się Wojtek. Wojtek, który wspiera was wszystkich, dziękuję, że tutaj jesteście w Bydgoszczy i ma prosty, krótki i konkretny przekaz. Prawo moralne we mnie, kamraci i kamraci.
przeciwko progu wyborów parlamentarnych, a więc co do prawdy. Wróg będzie robił wszystko, abyśmy nie mogli wdrożyć prawdy w rzeczywistość. Ale nie mamy wyboru, bo jeśli nie będziemy mówić prawdy, więcej zakazanej prawdy, klasyfikowanej jako mowa nienawiści, to tak jakbyśmy popełnili samobójstwo ku radości naszych wrogów. Wrogowie kreują rzeczywistość tylko we własnym interesie i tylko dla własnej korzyści we wszystkich aspektach. Im zawsze jest dobrze, oni zawsze są arbitrami elegancji, to oni kreowani są na autorytety, nawet autorytety moralne. A na nas są zakładane pułapki i to wrogowie je zakładają, a my w nie wpadamy, w te pułapki. Wpadali w nie nasi dziadkowie, wpadali w nie nasi rodzice i wpadają w nie nasze dzieci. Proponuję dosyć tego, dosyć. Eliminacja wroga jest lepsza od likwidacji pułapek. Łatwiej eliminować kłusownika niż zbierać pozostawione przez niego pułapki, wnyki i sidła. Czyż nie? To też jest prawda. Czyż nie? Śmierć drogą ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć! Czołem rodacy! Czołem Polacy! Czołem komraci! Kochani, słyszałem ostatnio, że przyjeżdżają do Bydgoszczy prorosyjscy faszyści. Zdumiałem się, rozglądam się, nigdzie ich nie widzę. Ale czytam dalej i się okazuje, że ci sami ludzie, którzy śmią o was, dumnych, prawdziwych Polakach, Polakach, którzy dbają o polski interes narodowy, którzy pamiętają historię, którzy pamiętają, ile krwi zostało przelane, żebyśmy mogli spotykać się na takich wiejcach, być wolnymi ludźmi, którzy myślą o przyszłości. O nas się to mówi, bo jakiś daltonista, oglądając piękne pożegnanie Piotra, które odbyło się doktora Piotra, naszego wojciechowskiego kamrata, którego to pożegnanie, ostatnia droga jego odbyła się tutaj, w Bydgoszczy. Odbyła się na cmentarzu bydgoskim. I oni tam zobaczyli wśród tych wielu zdjęć, zobaczyli wstążkę w barwach rosyjskich, jak napisali. Zobaczcie, oni nawet na pogrzebie promują ruskich. To jest hańba, co robią ci ludzie. Ale powiem tak, jeżeli w takich barwach widzicie ruskich, popatrzcie na flagę tego miasta. To są te same barwy, które widzieliście na pogrzebie doktora Piotra. Jeżeli widzicie ruskich, to może widzicie po prostu pruskich. Może prezydent, rezydent ruski, pruski, ma problem z tym, żeby Polacy przyszli do Bydgoszczy i jasno manifestali swoje przywiązanie do barw biało-czerwonych. Przyszedłem tutaj dzisiaj spotkać się z wami wszystkimi. Przyszedłem tutaj podziwiać was wszystkich, bo jesteście wyjątkowymi Polakami. Większość Polaków siedzi w domach, w knajpach, oglądają sobie trudne sprawy, oglądają sobie policjantów i inne tego typu programy. Dlaczego ja? Tu mi podpowiada Michał, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego ja? Dlaczego wy? Bo my jesteśmy Polakami. To my dbamy o polski interes narodowy. To my wydajemy swoje własne pieniądze. To my poświęcamy swój własny czas. I to my, Polacy, wychodzimy, żeby dbać o przyszłość narodu i o Polskę. To my, Polacy, nie godzimy się, aby przelewana była polska krew. To my, Polacy, dbamy o polski interes narodowy. O interes, który mówi, że Polak w Polsce ma być gospodarzem, Polak w Polsce ma być właścicielem i Polak w Polsce ma być decydentem. Bo pytam się, czy jest polskim interesem narodowym zamykanie kopalń? A może polskim interesem narodowym jest uruchamianie głośników w Komendzie Głównej Policji? Nie wiem, może polskim interesem narodowym jest sprzedawanie Polakom ropy po 8 zł za litr,
a wyłożenie na Ukrainę 30 tysięcy litrów za jedną złotówkę. To może polskim interesem narodowym jest wysyłanie Polaków na wojnę? Może polskim interesem narodowym jest włożenie dziewczynek na tylnym fotelu? Nie, może polskim interesem narodowym jest zamykanie przedsiębiorstw i podnoszenie podatków? To, co robi rząd, to jest hańba. I jedyne, co my robimy, to mówimy to głośno. Zbliża się rok wyborczy. Rok cudów. Nikt wam nie da tyle, ile oni wam obiecają. Oni wam obiecają wszystko, bylebyście znowu na nich zagłosowali. Bylebyście znowu oddali swój głos. Bylebyście znowu zaprzedali swoje dusze temu diabłu. Diabłu, który siedzi w cyrku i chce decydować o naszych losach, ale tuż po wyborach zapomina, kto mu dał ten mandat. Kto mu dał ten mandat? Kto mu dał prawo do reprezentowania Polaków? I my dzisiaj mówimy, to nie nasza wojna, ale też mówimy polski interes narodowy. A polski interes narodowy to jest interes każdego Polaka. Polaka. Serce masz mieć polskie, jeżeli czujesz się Polakiem. To jest najważniejsze. I powiem wam tak, mówią do nas, do mnie na przykład mówią, a ty to w ogóle jesteś walnięty, ty jesteś antysemita, ty jesteś jakiś ksenofob. A ja powtarzam, zaraz, jaki ksenofob? Jaki antysemita? Ja prawdziwych semitów szanuję. Ja szanuję ludzi, którzy wyznają wiarę w swój naród, kochają swój naród. W Polsce mamy Ormian, którzy są Polakami. Są Polacy pochodzenia ormiańskiego i są Ormianie, którzy są Polakami i mają polskość w sercu. Tuwim powiedział, moja żydowskość wisi mi flakiem, byłem, jestem i będę Polakiem. Jeżeli ktoś czuje polskość, jest prawdziwym Polakiem. My, społeczeństwo, mamy być jednorodne. Mamy być narodem polskim, jednorodnym narodem. Przychodzę tutaj, aby prosić was o to, kiedy wrócicie do swoich domów, żebyście nieśli falę miłości. Żebyście nieśli falę dobra, żebyście nieśli falę pokoju, bo to nie jest nasza wojna. To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! Chcecie się rozgrzać? Powiem tak. Kto nie skacze, ten za wojną. O, o, o! Kto nie skacze, ten za wojną. O, o, o! Kto nie skacze, ten za wojną. O, o, o! Bardzo dobrze. Kochani, skaczemy. Możemy pajacyki jeszcze zrobić. A teraz poważnie. To ja bardzo dziękuję organizatorowi, że po tym wydarzeniu, kiedy dowiedział się, że został zabroniony marsz Polaków w Bydgoszczy, w Polsce, bo hasła, które mają wygłaszać zdaniem prezydenta, są niewłaściwe. I to są na przykład właśnie hasła, że tu jest Polska. I ten człowiek powiedział, miałem zrobić wiec o NATO, ale sam ubolewam nad tym, że prezydent mojego miasta pozwala sobie na tak niegodne zachowanie. Przypomnę, że ten sam prezydent tego samego miasta, temu samemu komendantowi policji w Bydgoszczy publicznie wyrzucał, że rozwiązał wiec, który nie był zgłoszony i był to wiec, który prowadził pewien Białorusin, Chleb Wajkul. Ten sam, który zaatakował Wojtka, a dzisiaj chodzi po prokuratorach i skamle, że Wojciech go pobił. To jest jego narracja, to jest ich działanie. I ten sam prezydent, który policjantom zwrócił uwagę, mówiąc bardzo delikatnie, a mówiąc wprost, opieprzył komendanta, że rozwiązał takie zgromadzenie, ten sam prezydent
chciałby rozgonić zgromadzenie legalnie zgłoszone. To pokazuje, jakimi oni są łajdakami, jakimi są dwulicowcami. I ja bardzo współczuję i szanuję jednocześnie i dziękuję Policji Bydgoskiej, że musicie pod władzami takiego człowieka być. Bo wy jesteście prawdziwymi Polakami, to wy dbacie o nasze bezpieczeństwo i to wy będziecie dbali o nasze bezpieczeństwo, kiedy nie daj Bóg na teren Polski wejdzie wojna. A rządy wiele robią w tym kierunku, między innymi rząd polski, żeby nas w tę wojnę wciągnąć. Dlatego kochani rodacy, Polacy, dziękuję wam, że tak licznie przybyliście do Bydgoszczy. To jest wiec bydgoszczan, to jest wiec prawdziwych Polaków, którzy potrafili znaleźć się w tym mieście. Mieście, które w 1939 roku przyjęło jedno z największych uderzeń, kiedy zaczynał się front niemiecki. W mieście, w którym w oknach byli Niemcy i strzelali do wojska polskiego i do Polaków ewakuujących się stąd. Może te tradycje strzelania z okien Polakom w plecy przenosi współczesna władza w Bydgoszczy. Zadaję to pytanie. Może Polaków właśnie tak byście chcieli traktować? Może wy nie jesteście polskimi obywatelami? Może nie czujecie polskiego narodu w serce? Zadaję to pytanie. Panie prezydencie, czy pan czuje się naprawdę Polakiem, zabraniając Polakom występowania na legalnie zgłoszonym wiecu? Hańba! Hańba! Rodacy, jesteście wspaniałymi ludźmi. Powinniśmy sami sobie podziękować za to, że walczymy o polski interes narodowy. I ja dziękuję wam bardzo, kłaniam się nisko. Dziękuję, brawo, brawo dla was, jesteście wspaniali. Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Polin. Tu jest Polska, a nie Polin. Czemu Wielkiej Polsce! Czemu Wielkiej Polsce! Czemu Wielkiej Polsce! Piotr Wojciechowski! Wojciech Olszański! Paweł Kondratowicz! Wszyscy Polacy, którzy są z nami! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Dziękuję! Tak, drodzy kamraci, chcieliśmy zorganizować marsz, wiec, miałeś wielkie, patriotyczne, narodowe, polskie wydarzenie i jest w innej formie, ale jest. Zrobili nam darmową reklamę, dziękujemy. Zrobił się polski hałas, zrobił, mówią o nas, źle mówią, ale mówią. Bardzo dobrze. Takie ich działanie dodaje nam wiatru w skrzydła, nie ukrywamy. Ale mają, oni to zawsze mają w zanadrzu. Teraz w roku wyborczym będą nas mamić swoimi obietnicami, ale machina, która jest rozpoczęta przez elity światowe, ona się nie zatrzymuje. Nie odejdziemy, to nas zmieli. I tutaj, odnosząc się do naszej obecności, albo inaczej, do obecności NATO u nas, to było 12 marca 1999 roku. Samo się nie weszło do NATO. Odpowiednie osoby o odpowiednich nazwiskach to zrobiły. Był taki minister spraw zagranicznych, Geremek się nazywał. Był taki premier. Twierdził, że ma Buzek na nazwisko. No i podpisał wszystko taki ktoś, który miał taką pewną chorobę, ale o tym nie wiedział jeszcze wtedy. Nazywał się Kwaśniewski. Oczywiście to nie jest wina tylko ich trzech, bo wtedy to podpisał cały Sejm, cały rząd. Cały rząd, czyli cały rząd. Cały cyrk, wszyscy. Nawet ci, którzy byli wtedy przeciwko, jeśli tak. Mogę cię zamienić. Czekaj, pozwólcie, bo może...
Nawet ci, którzy tutaj byli przeciwko, jeżeli tacy byli, nie mieli siły przebicia i nie zrobili nic, mając większe możliwości wtedy, niż my teraz. A jesteśmy w sytuacji gorszej, a możliwości mamy mniejsze. O, na przekór temu wszystkiemu, co o nas mówią, my sponsorujemy siebie sami, z własnej, płytkiej, pustej kieszeni, z ciężko zarobionych codziennie pieniędzy. My sobie odmawiamy kupić jakieś wyposażenie do swojego mieszkania, coś zdrowszego, droższego do jedzenia, czy zainwestować w sprawę ogólnonarodową polską, naszej rodziny. Nas nikt nie finansuje. Nasi wrogowie nie mogą sobie tego w własnych pustych łbach pomieścić, że komuś może chcieć się z własnych pieniędzy sponsorować działania patriotyczne, oddolne, prawdziwe. Ale tak jest, my tacy jesteśmy. Rodacy kamracie właśnie są taką grupą niesterowalną. Nami kieruje tylko dobro narodu i polski interes narodowy. Nikt z zewnątrz. Ale ci, którzy nami rządzą, stwierdzili, że dobrze będzie dla elit światowych europejskich, jak w Polsce będzie Unia Europejska i tu chociaż było referendum przeprowadzone, ale w sprawie wejścia Polski do NATO nie było referendum. Gady nie pozwoliły narodowi wypowiedzieć się, a naród w 99 roku czym się zajmował? Przetrwaniem! Po transformacji ustrojowej, gospodarczej, przetrwania w najgorszym okresie, kiedy upadały polskie przedsiębiorstwa, były likwidowane, za złotówkę przejmowane były majątki. I wtedy 6 lat po opuszczeniu wojsk rosyjskich wprowadzili wojska amerykańskie. Zaczęło się od Szczecina, potem poszło dalej, Bydgoszcz, Poznań i tak dalej. To było 12 marca 1999 roku. I co jest najtragiczniejsze? Wtedy trwała wojna w Jugosławii. Nasze siostry Słowianki, nasi bracia Słowianie, Serbowie, 24 marca 1999 roku całe NATO, ale wiadomo, że Prym tam wiedzie szapki, brytole. Stwierdzili, że nie mogą sobie poradzić z uporem Serbów, z ich gorącym pragnieniem utrzymania swojej ojczyzny. 24 marca, czyli zaledwie 12 dni po wejściu Polski do NATO, rozpoczęła się operacja. Nie umiem po szapowsku mówić, więc powiem, jak to się pisze. Allied Force. Niech się ze mnie śmieją, ja angielskiego znać nie muszę. 9 lat chcieli mnie nauczyć tego języka, im się nie udało. Rozpoczęli bombardowanie na początku obiekty wojskowe, infrastruktura militarna. No jest wojna, powiedzmy, że w porządku. Ale to trwało chwilę. Potem zaczęło się piekło dla cywilnych. W 1999 roku bombardowanie szapowskie brytolskie spowodowało zniszczenie uszkodzenie 89 zakładów pracy, 128 innych obiektów przemysłowych i usługowych, 120 obiektów energetycznych, 148 szpitali, przychodni, punktów leczniczych i hospicjów. 118 obiektów radiowych i telewizyjnych, 82 mosty, 61 węzłów drogowych i tuneli, 25 urzędów pocztowych i telegraficznych, 70 szkół, 18 przedszkoli, 9 budynków uniwersyteckich, 4 akademiki, 35 kościołów, 29 monastyrów.
jeden budynek ambasady chińskiej, 3 ofiary śmiertelne. Do dzisiaj Chińczycy tego nie zapomnieli. Łącznie niecałe 2000 ataków bombowych na w sumie niewielki kraj, jakim teraz jest Serbia, wtedy jako Jugosławia, jako Federacyjna Republika Jugosławii, literaturą trochę większą. Serbowie w końcu musiał odpuścić. 6000 rannych. Służby, wojsko i policja, około 1000 zamordowanych. I o ile jeśli chodzi w czasie wojny, służby mundurowe, to powiedzmy, że zabitych. Ale ponad 2000 zamordowanych cywilów w Jugosławii. Przez kogo? Przez Bertolin i Szab. Bezwzględnie mordowali cywilów. A my teraz jesteśmy z nimi w sojuszu. Hańba. I nam przez ich działanie przypisuje się winę za to, co się stało. No nic dziwnego. Idziesz z bandytą? Trudno. Oni nas spychają teraz w następną wojnę. Oni chcą kolejne interesy robić i będą je robili, ale naszą krwią. Na to nie ma naszej zgody. My jesteśmy w sojuszu ze światowymi oszustami, Szapami, Wirtolami. To są światowi oszuści, wyzyskiwacze. Tradycje kolonialne, no nic dziwnego. Złodzieje, gwałciciele, mordercy, są światowi zbrodniarze. Dla naszego dobra powinniśmy ten sojusz militarny opuścić. Ale jaki się larm tutaj podniesie w Polsce, jak to możliwe, rodacy, kamraci nie chcą sojuszu z Bertolami i z Szapem, bo my mamy świadomość i odwagę o tym mówić. Tylko że oni tego nie rozumieją, bo robią to celowo. No bo nie chcecie sojuszu z Zachodem, to musicie automatycznie chcieć sojusz ze Wschodem. Gówno prawda! My mamy sami z siebie być mocni, silni, samowystarczalni. To nasza siła wewnętrzna ma powodować, że ktoś będzie z nami chciał sojusze zabierać, a nie nas włączać w jakieś sojusze i nas wyzyskiwać. Brawo! Polacy w większości tego nie rozumieją. Po raz kolejny tak czepiam się tych świadomych, którzy nie mają odwagi wyjść. Na nic wasza świadomość, jak nie macie odwagi wyjść z nią do ludzi. Tej ilości, tej masy ludzkiej potem brakuje, żeby przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Ale jest coś jeszcze gorszego. Rząd polski, inaczej, to ci, co zarządzają polską ziemią i rządzą nami. W ostatnim roku przeznaczyli na utrzymanie wojska amerykańskiego, podobno, czyli to jest już ilość minimalna, zaniżona, 20 tysięcy tutaj jest zbrodniarzy amerykańskich. I to kosztuje minimum, to i tak jest już nieaktualne i niedoszacowane, 20 miliardów złotych. Do tego, kto będzie oburzony, trudno, obiecaliśmy prawdę, jaka by nie była, i taką przedstawimy. Ponad 15 miliardów na obce państwo, na Watykan, na Kościół katolicki. 15 miliardów. Jak podaje takie statystyki, czyli i tak są zaniżone, oczywiście. A jak ktoś z nich twierdzi, że my kłamiemy, że kwoty są za wysokie, to niech je zdementują i stwierdzą, że 14 milionów, to się przyznają, że miliard mniej, tak? To się tylko przyznają do tego, że ta kupa kasy idzie na obcego. Do tego doszło jeszcze od lutego tamtego roku do lutego tego roku, piękne roczne podliczenie, ponad 25 miliardów złotych na pomoc Ukrainie tam i Ukraińcom tu. Pięknie. My też chcemy pomagać tym poszkodowanym przez konflikt, przez wojnę, uchodźcom, naprawdę poszkodowanym. My z chęcią im pomożemy. Przyjmiemy, wykarmimy, ogrzejemy, pomożemy. Tak.
Ale to my, jako Polacy, gospodarze, mamy mieć kontrolę nad tym, kto to przyjeżdża i komu pomagamy. Bo tam też są Polacy, którzy po II wojnie światowej zostali, bo ktoś może tego świata granice przesunęli. Oni tej ziemi nie chcieli opuścić, dostosowali się. Stali się obywatelami Związku Radzieckiego czy Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Tam zostali, na naszych dawnych krajach wschodnich. I teraz ci Polacy, którzy tam teraz są, oni wymagają naszej pomocy. Ale my na tym kontrolę nie mamy. Granice się otworzyły i my nie wiemy przede wszystkim, ile ich to jest. 8 milionów, 7, 9, nie wiemy. Na granicy nie było ustawionego gęstego sita dla naszego bezpieczeństwa. Pomoc gościom była ważniejsza niż nasze bezpieczeństwo. Te kwoty są ogromne, ale rząd lekką ręką te pieniądze wydał. Jak to się ma do rodziców, którzy muszą pochować swoje malutkie dzieci, nasze polskie, małe, niewinne, bezbronne dzieci, chore na ciężkie, twierdzą nieuleczalne choroby. Na to pieniędzy systemowych nie ma, ale na obcego żołnierza amerykańskiego są. Brytolskiego też, kanadyjskiego są. Na obcego urzędnika kościelnego watyńskiego pieniądze są. Na obcą społeczność w Polsce pieniądze są. Na dozbrajanie bojowników neobanderowskich na Ukrainie pieniądze są. A na polskie ciężko chore dzieci nie ma. Prosty przykład. W Macie nad Notecią. Mała dziewczynka. Tragedia. Rodziców już nie ma. Zostali się dziadkowie. Wyjazd do Ameryki. 150 tysięcy złotych. Leczenie 350 plus koszty z minimum pół miliona złotych. Na to nie ma. Ale na obcych pieniądze są. Kolejny przykład. Zrozpaczona rodzina zebrała 5 milionów złotych. Cieszyli się, zdążyli, zebrali. Dziecko będzie uratowane. Za późno. Dziewczynka zmarła. Jak to jest możliwe, że pieniądze dla obcych są, a polskie dzieci umierają? Wojny nie ma, dzieci umierają. Dlatego, że im polski rząd nie pomógł. To są nasze pieniądze z podatków. A nawet jeśli te kwoty, które wspomniałem, które są na obcych przeznaczone, są z kredytów, to nieważne. Ratujemy życie naszych dzieci. Ratujemy życie naszych dzieci, naszych przyszłych pokoleń. Są dla nas przecież najważniejsi. Rząd polski ma ich gdzieś. Nie zależy na losie naszych dzieci, naszych przyszłych pokoleń. Za przeproszeniem zdychają w męczarniach, bo pieniądze się nie znalazły, bo obcy jest ważniejszy. I co takiej matce się powie? No trudno, musi pani zrozumieć, że on jest ukraiński, bardziej potrzebuje tych pieniędzy? No nie dziwić się, że czasami słów brakuje i tylko się łączy nienawiść do kogoś, który żyje nienawiścią do nas, a my się chcemy tylko obronić. Na co zasługują takie osoby, które tak naprawdę zgodnie z polskim... Przedstawiciel Urzędu Miasta zasugerował, że sięgło to nienawiść do narodu ukraińskiego i zgromadzenie ma być rozwiązane. A jest. Co? Śmierć wrogą ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Cisza, cisza, cisza. I to jest właśnie ta nowa mowa. Mówienie o dbanie o naród polski jest podawane jako przykład mowy nienawiści wobec innego narodu.
My z chęcią obcemu, potrzebującemu narodowi pomożemy, ale nie możemy w tym miejscu zostawić bez pomocy naszych dzieci. Takie to jest trudne. Widocznie tak! Poddajmy się, umrzyjmy, oddajmy obcym wszystko, bo obcy jest ważniejszy. To my najpierw musimy mieć ciepło, być najedzeni, bezpieczni, pomożemy innym. Nigdy! Te dzieci umarły, bo nie zdążono im pomóc. Jest taki paragraf. Jeżeli możesz udzielić pomocy, a tego nie zrobisz, zaniechasz udzielenie pomocy, podlegasz karze. To jest kodeks karny, to jest paragraf. Wszyscy w rządzie, którzy dysponują naszymi pieniędzmi i spowodowali, że ta kasa nie poszła na ratowanie naszych dzieci, są współwinni śmierci tych dzieci. Wszyscy zasługują na karę. Więzienie. Szanowny kamradzie Krzysztofie, podejdź. Kochani, dziękujemy, że przybyliście na nasz wiec. Wspólny wiec. Słyszeliście, jakie informacje do nas dotarły, że szkanujemy i plujemy na naród ukraiński. Hańba! Hańba za taką informację! Hańba! 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 Kochani! Informacyjnie, oficjalnie. Do roty!
bratki, kamraci, ducha nie gaście. Dopóki jesteśmy razem, dopóki razem działamy, wspieramy się, mamy szansę wygrać. Mamy szansę się obronić. Dziękuję serdecznie za przybycie. Zostaliśmy zmuszeni do tego. Zamykam zgromadzenie. Dziękuję bardzo. Co rdzeń spróchniały i wątłe kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń duszy bohatera. Miejmy nadzieję. Kochani, proponuję wam, żebyście z tymi flagami przeszli się tam, gdzie idziecie, na dworce, na rynki, do restauracji, z flagami po ulicach Bydgoszczy. To macie prawo robić, tego wam nikt nie zabroni. Byćcie dumnym Polakiem, bycie radosnym, szczęśliwym, cieszyć się z tego, że jesteście jeszcze w wolnej Polsce. Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tym, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Ja, jeżeli możesz, proszę, jesteś tutaj. Odwagę nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Miejmy pogardę dla rzekomej sławy i dla bezprawia potęgi zwodniczej, lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy i nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wielbmy poniesionej klęski i ze słabości swojej się nie szczyćmy. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić miętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, bez kraju marzeń rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, bez kraju marzeń przyszłość rzeczywistość. No i na tym kończymy to gromadzenie, nagranie. Do zobaczenia.